No witajcie, dzień dobry, to już taka w sumie chyba znana sceneria, bo często tutaj przejeżdżam, w ogóle to trochę się już zasapałem, a dopiero co w sumie wyjechałem z domu. Całą noc padało, ale jest chyba trochę cieplej niż było ostatnimi dniami, bo widać, że kałuże przeschły trochę. Idę sobie dzisiaj po prostu trochę pojeździć po pętelkach w Myślęcinku, takich moich trochę bardziej łatwiejszych. Dużo nie jeżdżę, to wolę tam się na jakieś szaleństwo nie porywać. No ale coś tam po drodze pewnie nagram, o ile oddech mi pozwoli, bo jakoś tak sapię dzisiaj, ale to chyba też przez tą wilgoć mocno. Jest takie cięższe powietrze troszkę. Pracę, którą miałem zrobić, mniej więcej pokończyłem całą. Dlatego jest trochę luzu. Myślę, że z 5-6 pętelek, ale raczej 5 uda mi się machnąć. Także no, widzimy się już z ujęcia na klacie i trochę sobie tam jeszcze porozmawiamy. Chciałem trochę poeksplorować, żeby jakąkolwiek sobie tutaj rundkę dla siebie taką fajną wytyczyć, bo to zawsze tutaj coś się zmienia, a chciałem też trochę pokombinować. A jest taka, że tam w paru miejscach gdzieś tam się muszę chyba trochę skupić, ale jest ok, jest dosyć długa, więc git. No, to zaczynam jeździć, ale pewnie z tych 5 to już nic nie wyjdzie, bo jest tyle godzina. W pół do pierwszej, tak? No, w pół do pierwszej. No, zobaczymy, jak się będę zwijał. Może się uda. Nagrywam tak w przyspieszonym tempie dla was trochę, żeby całej nie pokazywać, bo to nudne będzie. Są dwa takie dłuższe podjazdy. Jeden jest taki sztywniejszy tam przy hopach, to zobaczycie potem. I tam się muszę pilnować, bo czuję, że już tam lekko się przednie koło podbija. Nie jest tam najłatwiej to ogarnąć, ale w sumie to też o to chodzi, bo zawsze miałem z tym jakieś tam problemy, a jest to szansa, żeby sobie to gdzieś tam ogarniać. No, tylko już mi tu wybiła z rytmu. Psa. I już zaraz na dłuższą prostą. Tutaj obok oczywiście są fajniejsze ścieżki, ale to będę się za nie zabierał, jak będę miał kiedyś dropera. No ja tak trochę, jak widzę gdzieś tam bardziej stromy zjazd, to trochę cykoria. Nie jestem jakimś tam wirtuozem technicznym. Nawet nie jestem jakimś takim poprawnie technicznie jeżdżącym. Raczej jestem słaby w takie klocki. Dlatego sobie tutaj jeżdżę takimi wariantami bardziej prostymi, a też żeby trochę kondychę swoją poprawić, no i zbyć trochę wagi, która w sumie tam na lockdownie mi dobrze schodzi w dół, schodziła w dół, teraz też to schodzi. Jestem dobrej myśli, z tym nowym rowerem będę chciał nad tym trochę więcej popracować. A, tutaj w dół śmigamy. To jest fajny odcinek, podoba mi się. Też trzeba się pilnować z prędkością, żeby nie wyniosło za bardzo. A odwrócone profilowanie tutaj tego właśnie zakrętu jest w tym pomocne, żeby wyniosło. I tutaj też troszkę mokrego. I tu też trzeba ciasno pojechać. Właśnie się muszę pilnować, bo raz, że tu mogą sobie chłopaki latać i trzeba być czujnym, a dwa, że może mnie tu wysadzić z siodełka. No właśnie tu, ale chyba się udało.
Wiem, to jest wyregulowany ten napęd jeszcze. No i tutaj są takie milusie bandy. Nie skacze chłopak, tego też nie mówię. Ale tu się naprawdę fajnie jeździ. A ostatnia to jest tak trochę ostrym kurzeniem, wbija trochę, ale jest git. No jeśli tu oglądających są osoby, które były na Kujawie, naszej kochanej, na starej trasie, to w tym miejscu na pewno was nóżki piekły. Zresztą nie może zrzucić cholera, ale popatrzymy. Jest dobrze. Fajna jest ta rama. Żebym jeszcze jakieś nogi miał. To by było super. Podjazd jest taki, że on zaczyna się łagodnie, jest dosyć długi i im bliżej końca, tym jest bardziej nastromiony. No i tutaj już mamy końcóweczkę, zjazd do Polany, taki bardziej przyjemny. Śmieszne, mówię, że bardziej przyjemne, jakbym się wywrócił, to by było wesoło. Myślę, no nie byłoby, ale byłoby zabawnie. A zjazd po podjeździe, wiadomo, że bardziej zmęczeni jesteśmy i łapię o jakiś błąd w koncentracji. No i jesteśmy przy tak zwanym źródełku, chociaż tego źródełka już tutaj od lat nie ma. No i co, no i jeszcze raz sobie pocisnę chyba. O, no fajnie, fajnie tak w końcu sobie pojeździć bez żadnego większego planu po tych rundkach i bez żadnej takiej dodatkowej misji, bez żadnego plecaka ani nic takiego. Coś koło 28 km na razie wyszło, to nie jest dużo, ale no, wystarczy, żeby się zmęczyć. Wilgotność jest taka, że no, jestem cały mokry, a jeszcze, że byłem spalony po tym MTB Energy, to, no, to mi takie fajne, śmieszne pęcherzyki potem wychodzą pod tą skórą, co ma schodzić. Ale słuchajcie, na koniec jest jeszcze ważny komunikat, o którym nawet tak myślałem przed chwilą, że pomyliłem jeden zjazd na trasie. Chodzi o to, że no skoro już generalnie wyścigi ruszają, zaczyna się dziać coś w sporcie, to stwierdziłem, że trzeba by odświeżyć program cykliczny i on ruszy. Nie wiem, czy w tym nadchodzącym tygodniu, czy w kolejnym, ale nadchodzi dużymi krokami w nowej odsłonie. Ja mam na to jakiś tam nowy pomysł, jak on powinien wyglądać w tej nowej odsłonie. Ale o tym wszystkim was poinformuję, natomiast no, będzie to zupełne przemodelowanie tego formatu. Będzie na pewno raz w tygodniu, taki trochę bardziej obszerny materiał to będzie, nie tam 2-3 minuty, tylko bardziej tak myślę, że z 10-15. Paruję trochę. No i chcę to trochę tam rozszerzyć, żeby było bardziej takie kompletne, a nie takie zdawkowe. Natomiast nie będzie tam jakichś analiz, ja się na to nie będę silił. Wolałbym to zostawić komuś, kto się na tym zna, albo w tym siedzi, ale nad tym też pracuję. No, to chyba tyle. Trochę tak wam powiedziałem, że coś będzie, ale w sumie nie powiedziałem, co to będzie, nie? Będzie po prostu nowy kanał założony, osobny. Chcę rozdzielić vloga od programu cyklicznego, żeby to był porządek z tym wszystkim. No, ale o tym mówię. W ciągu najbliższych dni was poinformuję, jak to będzie wyglądało, bo też muszę sobie opracować takie różne elementy graficzne, bo chcę, żeby to wszystko ładnie i tak profesjonalnie i bardziej wyglądało. No, a na dzisiaj to wszystko, nie? Czekajcie na informacje wkrótce. Ja sobie już śmigam do domu. Coś tam może sobie jeszcze nagram po drodze.
Jestem już trochę głodny, ale do domu niedaleko, więc luz. No, do zobaczonka, pamiętajcie tam o jakimś lajku, o subskrypcji, bo wbrew temu, co parę osób pisało w komentarzu, to nie jest tak, że dobry materiał i fajny się broni, bo wcale tak nie jest. Uwierzcie mi, ja trochę siedzę w tych internetach już i w tych marketingach internetowych. No i generalnie call to action, czyli no zaproszenie do działania zawsze wzbudza większą reakcję i tak jest też w tym wypadku. I to nawet mogę wam gdzieś kiedyś na poparcie tej tezy pokazać statystyki, jak to wygląda, kiedy się prosi osoby o to, żeby dały subskrypcję, a nie, a zresztą no, tam nie będę tego tłumaczył w sumie, no to jest taki tam, to do niczego nie służy tak naprawdę, bardziej do tego, żeby trochę polechtać swoje własne ego tak naprawdę, bo na tym poziomie, na którym ja mam kanał, to te parę subskrypcji więcej do niczego nie służy tak naprawdę, ale jest zawsze mi trochę bardziej miło, że ktoś docenia to, co robię. No i to tyle. Do zobaczyska, nie? Trzymajcie się ciepło, na razie.